Dawidzie, oddaję ci głos. Dobrze, no ja tak pomyślałem, że ten układ naszej konferencji no, pozwala nam płynnie dosyć przejść do panelu o polityce gospodarczej, no dlatego, że wcześniej mieliśmy tematy monetarne, teraz mieliśmy przerwę obiadową i teraz idziemy w kierunku polityki gospodarczej, więc ta kolejność no, pozwala nam tak przytoczyć słynne powiedzenie znanego monetarysty Miltona Friedmana, że nie istnieje, którego on używał właśnie w kontekście polityki socjalnej, że nie istnieje nic takiego jak darmowe obiady. To mogliśmy się o tym właśnie przekonać. No i teraz właśnie przechodzimy do tematu o polityce gospodarczej. Mamy trzech panelistów, których Mikołaj już zapowiedział. Pierwsza część panelu składa się z referatów, które zostaną zaprezentowane przez panelistów. Każdy z panelistów będzie miał około 10 minut na przedstawienie swojego referatu. Następnie przejdziemy do części poświęconej pytaniom i odpowiedziom. Będziemy przeplatać moje pytania z pytaniami z publiczności, tak żeby ta debata była trochę bardziej ożywiona, bo te tematy wydają się bardzo nośne politycznie, bardzo no, ważne i też popularne, często poruszane właśnie w debacie publicznej, więc z tego względu no, jak sądzę, możemy oczekiwać tego, że właśnie od publiczności też, że wiele osób z publiczności chciałoby właśnie zadać tutaj swoje pytania. Więc jako pierwszy swój referat wygłosi Łukasz Jasiński i tematem jego wystąpienia są potencjalne ścieżki reformy w kierunku rynkowego systemu ochrony zdrowia. Łukaszu, oddaję ci głos. Bardzo dziękuję, witam wszystkich. Taki mini referat, bo tak chciałbym zwięźle zaprezentować moje takie pewne przemyślenia na temat tego, jakie zasady muszą być spełnione, jeśli chcemy mówić o tym, że zmierzamy do rynkowego systemu ochrony zdrowia, a nie utrwalamy poprzez różne narzędzia regulacyjne czy fiskalne system obecny. Jak mi się wydaje, że jest kilka takich istotnych punktów i pokrótce o nich powiem. Pierwsza kwestia, bardzo ważna. Ubezpieczenie musi być ubezpieczeniem, to znaczy ubezpieczenie to jest instytucja rynkowa, tak jak pieniądz i w warunkach rynkowych może się wyłonić, tylko w warunkach rynkowych może być odpowiednio efektywna. To znaczy musimy zauważyć, że aby ubezpieczenie powstało, to musi być kalkulacja ryzyka, czyli musimy wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa. Musi być grupowy charakter tego ubezpieczenia, czyli pewna grupa ryzyka. Ubezpieczyciele mogą odpowiednie wprowadzać grupy ryzyka, mogą wykluczać, mogą ograniczać to ryzyko. I to nie jest tak, że oni nie chcą ubezpieczać innych, oni po prostu muszą zadbać o zbilansowany plan ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie zostało de facto stworzone po to, żeby się zabezpieczać przed relatywnie rzadkimi zdarzeniami, których konsekwencje finansowe przekraczają możliwości danej jednostki. Po to powstało ubezpieczenie. Ubezpieczenie na życie, tak samo ubezpieczenie zdrowotne. I w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych to jest taki ten, można powiedzieć, rdzeń tego systemu, bo możemy przynajmniej część społeczeństwa efektywnie zabezpieczyć przed takimi poważnymi zdarzeniami. Jeżeli chcielibyśmy to przekształcić w ubezpieczenia rządowe, no to już tej kalkulacji ryzyka opartej właśnie na tych czynnikach prawdopodobieństwa nie ma. Jest to bardziej taki model redystrybucyjny i formalnie może być i całe społeczeństwo ubezpieczone, tylko że widzimy, tak jak to w naszym kraju jest, czeka się kilka ładnych miesięcy na jakąś wizytę czy na jakieś badanie, więc to nie będzie efektywne. Wzrost nakładów nie jest żadnym rozwiązaniem, on jest tylko utrwalaniem obecnej struktury, więc tutaj są po prostu inne bodźce. Zresztą wiele badań to pokazuje, że wzrost nakładów nie poprawia efektywności w dostępie do ochrony zdrowia, tak, do świadczeń medycznych. Wiele krajów od Polski ma o wiele wyższe nakłady, ale tam cały czas są problemy z dostępnością i to kilkanaście procent też tutaj nic nie zmienia. Kilkanaście procent PKB, o to mi chodzi. Więc to jest taki pierwszy warunek. Druga kwestia, na co musimy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy mówić o rynkowym systemie ochrony zdrowia, istotna rola płatności bezpośrednich. Bo jak są płatności bezpośrednie, to rynek dostawców jest odpowiednio zmotywowany do dostarczania różnych świadczeń w cenach
optymalnych czy korzystnych dla masowego konsumenta, dla masowego klienta, dla masowego pacjenta. Jest wiele również przykładów z różnych krajów, gdzie jakaś część świadczeń nie jest objęta ubezpieczeniem, a jednak tam ceny są przystępne, nie rosną tak szybko jak inflacja czy inflacja w opiece zdrowotnej. Dobrze na przykład w Polsce funkcjonuje prywatny rynek stomatologii, w Stanach Zjednoczonych rynek chirurgii kosmetycznej akurat jest poza wszelkimi programami ubezpieczeniowymi. I tak się przypadkiem złożyło, że wzrost cen tego rynku nominalnych jest niższy niż CPI w opiece medycznej i zwłaszcza w szpitalnictwie, to już nawet nie ma o czym mówić. Jest tylko jednak mała taka różnica, że to nie jest wszczepione w ten plan ubezpieczeń, tak? Nie ma takich regulacji. No tam lobbying jeszcze nie doszedł. Są prywatne, jest dużo, można powiedzieć, że to coś pod wzór konkurencji doskonałej, jeżeli chodzi o ilość podmiotów, ale to generalnie nie ma takiego znaczenia. Więc płatności bezpośrednie odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę, a one są współcześnie, jak sobie możecie Państwo uzmysłowić czy wyobrazić, czy też myślę, że do tego możecie mieć podobne przemyślenia, one są niepotrzebnie demonizowane, bo pacjent musi płacić z własnej kieszeni. No ale jak ja płacę z własnej kieszeni na publiczny system ochrony zdrowia, no to ja tego nie widzę, tak? Ale te pieniądze są realnie, to jest przecież kilka tysięcy złotych rocznie albo i więcej. Więc płatności też są w systemie publicznym, tylko kwestia struktury tych płatności. Więc to jest jakby druga kwestia. Kolejny element, instytucje charytatywne, ich rola musi być sukcesywnie zwiększana, bo można też je interpretować w ten sposób, że czy o ich roli mówić w ten sposób, że możemy dzięki tym instytucjom w takiej już bardziej zaawansowanej formie odciążać szpitale, że mogłyby te instytucje charytatywne wyciągać tych pacjentów najbardziej kosztowych przez takie właśnie dobrowolne wpłaty. Oczywiście musiał być to bardziej rozwinięty rynek czy instytucje niż teraz, to musiało być bardziej dojrzałe, ale to nie jest niemożliwe. Przy okazji często też się mówi, że jak chodzi o takich starszych pacjentów, wysokokosztowych pacjentów, to prywatne szpitale nie chcą tego, jakieś tam instytucje nie chcą tego i jakby tutaj rynek sobie tam wybiera, tak? No ale to nie do końca tak, bo to nie jest wina rynku. To nie rynek tych ludzi w ten system, mówiąc brzydko, wsadził i to nie rynek odpowiada za kolejki, tak? I za to, że oni nie mogą być odpowiednio leczeni. Natomiast rynek poprzez swoje różne prywatne instytucje, system publiczny odciąża prywatne ubezpieczenia, prywatne płatności, instytucje charytatywne także. Więc to jest kolejna rzecz. I ostatni element, bo już też nie chcę przedłużać tego, mianowicie muszą być, bo skupiłem się na razie na czynnikach popytowych, a jeszcze są istotne czynniki podażowe, czyli prywatne uczelnie, prywatne instytucje certyfikujące jakość różnych jednostek, prywatnych szpitali, prywatnych ośrodków, działalności lekarzy i tak dalej. To nie jest tak, że jak byłby rynek, no to nie byłoby certyfikatów, nie byłoby jakichś standardów jakości, byłyby, tylko żeby to było bardziej zdecentralizowane. Jakby na razie my myślimy w ten sposób, że Ministerstwo Zdrowia musi wydać jakąś tam, musi coś zatwierdzić, czy NFZ coś musi zatwierdzić i jakby, no co my zrobimy, jak to nie będzie, prawda, jak to nie będzie spełnione. No to widzimy teraz, co się dzieje, że otwierają się nowe kierunki lekarskie i dużo się mówi o tym, że ta jakość lekarzy przyszłych może być no, wątpliwa, tak, nieco. Przy czym to nie jest wina tych ludzi nawet, tylko jakby całe, znowu, system jest, największym winowajcą jest system, a nie poszczególni ludzie, więc jakby ja się na tym tutaj koncentruję. I można też właśnie powiedzieć, że my w Polsce widzimy częściowe zalety tego systemu, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, jakie są takie kluczowe elementy, o których powiedziałem, no bo bez tych elementów będzie bardzo ciężko mówić o tym, że są jakieś istotne zmiany tutaj. Jak się proponuje nawet ostatnio jakieś zwiększenie nakładu, żeby tam szpitale oddłużyć, to nawet ludzie związani ze szpitalami, tak, którzy tam wątpią w to, że no dobrze, ale co dalej, tak? No bo to tylko zlikwidujemy te długi, pokryjemy długi, no i co dalej? No, szpitale funkcjonują w takim otoczeniu niekorzystnym, że po prostu on będzie generował dalej te długi, tak? Więc później będziemy anulować, więc to tutaj są takie głosy, to są głosy racjonalne, to nie jest jakiś, nie wiem, nieuzasadniony sceptycyzm, tylko też te środowiska widzą, co się dzieje. To wymaga gruntownych zmian, wymaga zmiany własnościowej szpitali, to też jest bardzo potrzebne, wymaga dopuszczenia publicznych szpitali do
do tego, żeby one osiągały zyski, żeby mogły przynajmniej niektóre z nich spróbować zarabiać na prywatnych pacjentach. I to według mnie są takie kluczowe elementy tych zmian w drodze ku rynkowego systemu ochrony zdrowia. To tak mógłbym zakończyć. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy za ten referat. Następnym prelegentem będzie Alicja Sielska i tematem jej wystąpienia jest dekompensacja luki płacowej, czego nie widać w dyskusji o dyskryminacji. Alicjo, oddajcie głos. Dzień dobry, proszę Państwa. Temat już mój został zapowiedziany i tak jak zostało już powiedziane, pytanie brzmi, czego nie widać w dyskusji o dyskryminacji? Natomiast temat jest powiązany z międzypłciową luką płacową. Na początku swojego wystąpienia chciałabym niejako postawić tezę, a później postaram się tą tezę obronić. Jeżeli chodzi o międzypłciową lukę płacową, to myślę, że w końcu nadszedł czas, żeby przestać ją traktować jako papierek lakmusowy dla wykazania stopnia dyskryminacji kobiet. To znaczy międzypłciowa luka płacowa wcale nas nie informuje o skali zjawiska dyskryminacji kobiet. Luka płacowa może nas informować o przyczynach ewentualnych różnic pomiędzy płacach, pomiędzy kobietami i mężczyznami i dopiero jak zrobimy dekompozycję tej luki i poznamy te przyczyny, to możemy się zastanowić, co powinniśmy zrobić, o ile w ogóle powinniśmy, żeby wyrównać płace mężczyzn i kobiet. W pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć, że jeżeli posługujemy się nieskorygowaną luką płacową, czyli jeżeli posiadamy tylko informację, że mężczyźni przykładowo zarabiają o 10% więcej niż kobiety, to jest to, proszę Państwa, żadna informacja. To jest tak samo, jakbyśmy porównywali zarobki przykładowo dentystki z 20-letnim stażem pracy z zarobkami mężczyzny, kierowcy, początkującego kierowcy komunikacji miejskiej i mówili, że ten mężczyzna jest dyskryminowany na rzecz kobiety. Tak, proszę Państwa, no oczywiście widzimy lata doświadczenia, inny zawód, dlatego posługiwanie się nieskorygowaną luką płacową dla wykazania jakichkolwiek zależności, a przede wszystkim dyskryminacji nie ma racji bytu. Dlatego już lepszą czy solidniejsze podstawy do analizy porównawczej daje nam tak zwana skorygowana luka płacowa. I tutaj, wracając do naszego przykładu, jeżeli mężczyźni średnio zakładając mieliby zarabiać 10% więcej, to my powinniśmy dokonać dekompozycji rozkładu tej luki płacowej przynajmniej na dwa czynniki. Pierwszy czynnik miałby nam tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Czyli co może wpływać na ewentualne różnice płacowe. I możemy wykazać, że przykładowo kobiety i mężczyźni okupują inne zawody. Kobiety i mężczyźni mają inne doświadczenie zawodowe. Dochodzi kwestia ilości posiadania dzieci, wieku i innych czynników. I to jest tak zwany składnik wyjaśniany luki. Jeżeli wrócimy do naszego przykładu i powiemy, że ten składnik wyjaśniony luki stanowi 6 punktów procentowych, to my wiemy, że 6 punktów procentowych tej luki wynika z różnic pomiędzy pracownikami, jakimi są kobiety i mężczyźni. Zostają nam 4 punkty procentowe. Niektórzy powiedzą, że to jest właśnie skala dyskryminacji, ale pytanie, czy faktycznie tak jest? Proszę zauważyć, że te 6 punktów procentowych było uzależnione od tego, jakie składniki zostały wzięte do analizy, czyli co badacz uwzględnił. I na tej podstawie wykazaliśmy te różnice. To nie oznacza, że to są wszystkie zmienne, które by świadczyły o różnicach płacowych. A zatem w tych 4 punktach procentowych możemy mieć inne zmienne, decydujące o zatrudnieniu, których badacz nie wziął pod uwagę. Oczywiście, dlaczego nie wziął pod uwagę? Być może nie sądził, że miały wpływ na płacę, a być może są trudne do zmierzenia, bądź w ogóle nie możemy ich zmierzyć. I z tego względu nie są uwzględniane w wielu modelach ekonometrycznych. Proszę zauważyć, kwestia podejścia do ryzyka przez kobiety i mężczyzn, kwestia procesu negocjacyjnego, to, że kobiety mogą unikać albo niechętnie podchodzić do procesu negocjacji, kwestia wartościowania, życie rodzinne kontra życie zawodowe.
aż w końcu kwestia chociażby samodyskryminacji. Czyli tego, że kobiety mogą po prostu nie wierzyć w swoje umiejętności i z tego względu nie podchodzić przykładowo do procesu negocjacji. Ponadto, proszę Państwa, jeżeli już mieliśmy składnik wyjaśniany, czyli tych naszych 6 punktów procentowych i tutaj najczęściej jest zaliczana do niego segregacja zawodowa, pozioma, czyli to, że kobiety i mężczyźni okupują różne zawody, ale też segregacja pionowa, czyli że wykazanie, że to najczęściej mężczyźni zajmują najwyższe stanowiska w hierarchii firmy, to my możemy się zapytać, a dlaczego tak jest? No i ktoś może odpowiedzieć, no bo to jest kwestia dyskryminacji. Niektórzy pracodawcy nie chcą dopuszczać kobiet do najwyższych stanowisk hierarchii zawodowej, a to by też mówiło o tym, że w takim razie ten składnik 4, tam gdzie mieliśmy 4 punkty procentowe, nie mówi o skali zjawiska dyskryminacji, bo dyskryminacja może być ujęta w składniku wyjaśnianym luki. Zarówno ten składnik, tam gdzie mamy 4 punktów procentowe, nie mówi o skali dyskryminacji, bo mogą w nim znajdować się inne czynniki, które decydują o różnicach płacowych, a nie zostały wzięte pod uwagę przez badacza bądź badaczkę, a ponadto, że o tych różnicach płacowych może decydować samodyskryminacja. No a skoro to jest kwestia wyboru danej pracowniczki, no to my nie możemy powiedzieć, że to jest jakby dyskryminacja przez podmiot trzeci. Z tego względu, proszę Państwa, nawet jeżeli operujemy skorygowaną luką płacową, to ona w dalszym ciągu nie pokazuje nam stopnia dyskryminacji kobiet. I nie możemy uważać, że to jest papierek lakmusowy, czyli jeżeli im wyższa różnica procentowa średnia, tak, między zarobkami kobiet i mężczyzn, to tym nasz papierek jest bardziej czerwony. Albo im mniejsza, tym bardziej zielony i tym samym ta dyskryminacja jest mniejsza. Proszę Państwa, ostatnio w ramach cyklicznych spotkań zatytułowanych Czwartki Ekonomistów, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, odbyła się debata moderowana przez pana profesora Łukasza Harta na temat badań Claudii Goldin, czyli tegorocznej laureatki Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Goldin w jednej ze swoich ostatnich książek z 2021 roku, zatytułowanych Career and Family, skupia się na remediach, czyli na potencjalnych rozwiązaniach, które miałyby nam oferować zlikwidowanie tak zwanej międzypłciowej luki płacowej. Czyli co możemy zrobić, żeby zarobki kobiet i mężczyzn wyrównać. Wśród propozycji, kilku jej propozycji, chciałabym Państwu podać kilka, być może będzie ten dobry także materiał do dyskusji. Goldin zwraca uwagę, że przede wszystkim powinniśmy szkolić kobiety w zakresie podnoszenia kompetencji negocjacyjnych i konkurencyjnych. Szkolić, uczyć. Dlaczego kobiety miałyby, podobnie jak mężczyźni, być tak samo chociażby agresywne w negocjacjach i walczyć o swoje wyższe pensje. Kolejną propozycją jest zrównywać obowiązki domowe pomiędzy małżonkami. Oczywiście kwestia dobrowolności i umowy między małżonkami. Jak również oferuje, czy powinniśmy promować większą akceptowalność społeczną dla korzystania mężczyzn przysługujących im urlopów związanych z wychowywaniem dzieci i również, żeby była to aprobata ze strony pracodawców, czyli odciążyć kobiety z obowiązków stricte domowych związanych z wychowywaniem dzieci, ale żeby mężczyźni przestali się bać korzystać z praw, które im przysługują. Dalej Claudia Goldin mówi, że państwo powinno oferować dostateczną liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych dla najmłodszych i żeby to zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie musieli się zastanawiać, co zrobić z dzieckiem, kiedy oni muszą wyjść do pracy. I jeszcze jedna ciekawa uwaga to jest standaryzacja i rozwój technologii w niektórych sektorach rynku. Goldin zwraca uwagę, że przykładowo farmaceuci to jest taki sektor, gdzie nastąpiła standaryzacja leków, ale także wprowadzono systemy informatyczne,
co spowodowało, że dla klienta nie ma znaczenia osobisty kontakt z wybranym pracownikiem, jak to jest na przykład w przypadku zawodów prawniczych, ale że dzięki temu nastąpiła niejako automatyczna substytucyjność pracowników. To znaczy, jeżeli w przypadku zawodu prawnika dla nas ma znaczenie osobista styczność z osobą, która nam prowadzi pracę, tak tutaj standaryzacja i rozwój technologii pozwoliły, że w sektorze farmacji nie ma znaczenia, kto nam sprzedaje dany lek. Claudia Goldin zwraca również uwagę na tak zwaną grupę zawodów, którą nazywa greedy jobs, czyli tam, gdzie wynagrodzenie godzinowe jest znacznie wyższe ze względu na specyfikę i nieelastyczny czas pracy bądź niestandardowe godziny pracy. Jako przykład podaję chociażby weterynarzy. Nagle nam choruje pies, czy powiedzmy kot, i my dzwonimy do weterynarza i oczekujemy pomocy tu i teraz. Nieważne, czy jest godzina 23, czy jest godzina druga w nocy. I z tego względu Goldin mówi, że te tak zwane greedy jobs, one się charakteryzują nieproporcjonalnie wyższymi wynagrodzeniami i z tego względu mogą znacząco wpływać na międzypłciową lukę płacową. Proszę Państwa, jeżeli byśmy mieli krótko odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, o ile trzeba coś robić, żeby zarobki kobiet i mężczyzn były jednakowe, to odpowiedź jest krótka i prosta. Kobiety muszą być dokładnie takimi samymi pracownikami jak mężczyźni. Pytanie, czy faktycznie tego chcą? Odpowiedź na nie pozostawiam Państwu. Pięknie dziękuję. Dziękujemy również za ten interesujący referat. I ostatni referat wygłosi Marcin Zieliński. Jego temat brzmi: więcej rynku, mniej państwa. Jakich reform potrzeba, by polska gospodarka mogła się szybko rozwijać? A teraz? O, teraz mnie słychać. Dziękuję. Dawid Meger na początku wspomniał słowa Miltona Friedmana. Ja bym chciał zacząć swoją wypowiedź od słów innego ekonomisty z Chicago, Garego Beckera, który stwierdził swego czasu, że najlepszą polityką przemysłową jest jej brak. I to bym powiedział ogólnie o polityce gospodarczej i różnych też częściach tej polityki gospodarczej, bo przecież się mówi, jest polityka infrastrukturalna, polityka zdrowotna, polityka mieszkaniowa i tak dalej. Ogólnie w każdym z tych obszarów najlepszą polityką jest jej brak. I to jest taki, tak naprawdę byłby, wtedy mamy, jak nie ma polityki, to jest, wtedy jest rynek, a nie ma państwa. I jak pokazuje chociażby teoria szkoły austriackiej, wtedy czynniki produkcji są alokowane najlepiej i najlepiej służą konsumentom i prowadzą do najszybszego wzrostu gospodarczego. Zasadniczo to, na co trzeba, jak się bada wzrost gospodarczy, na co się patrzymy, to się patrzymy na zasób siły roboczej. Taki, można wziąć taki prosty model Cobb-Douglasa, tak, ale to mając świadomość wszystkich wad tego modelu, czyli praca, kapitał i to, jak praca i kapitał są łączone ze sobą. I jak pod względem tych czynników wypada Polska w tej chwili i jak pod względem tych czynników będzie Polska wypadała w kolejnych latach. No jeżeli chodzi o zasób siły roboczej, to mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, czyli w wieku powyżej 65 roku życia, to mamy najmłodsze społeczeństwo w Unii Europejskiej, czyli ten odsetek jest najniższy, ale za kilkadziesiąt lat będzie Polska najstarszym społeczeństwem w Unii Europejskiej, czyli ten zasób sił roboczych będzie bardzo szybko spadał. Jeżeli chodzi o kapitał i tworzenie kapitału, stopa inwestycji w Polsce, czyli to, jaką część produktu krajowego przeznacza się na inwestycje w środki trwałe, jest jedną z najniższych. Dotyczy to również inwestycji prywatnych, no bo inwestycje państwowe
no to ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego może być bardzo różne, czego przykładów z historii też Polski i z historii najnowszej Polski można podać wiele. Te inwestycje prywatne też są bardzo niskie. I jeżeli w końcu chodzi o to, w jaki sposób są łączony jest kapitał z siłą roboczą, czyli o produktywność czynników produkcji, to też to nie wygląda najlepiej, bo mamy do czynienia z sytuacją, gdy no chociażby mamy bardzo duży udział państwowych firm w gospodarce, w których no to nie jest priorytetem, żeby połączenie siły roboczej i kapitału było najlepsze, tylko one mają raczej swoje inne cele polityczne. Więc biorąc pod uwagę to, jaką mamy diagnozę, to trzeba też spojrzeć na to, jakie są możliwe rozwiązania. Jeszcze powiem jedną rzecz. Konsekwencją tego, jeżeli chodzi o starzenie się społeczeństwa i malejący z tego powodu wzrost gospodarczy, będzie też chociażby bardzo szybko rosnący dług publiczny. Jeżeli nie nastąpią reformy i nie będą kompensowane koszty starzenia się, czyli na przykład koszty w ten sposób będą wyższe podatki albo będą cięte inne wydatki. Na przykład OECD prognozuje, że dług sektora, całego sektora finansów publicznych, bo ja wiem, że w tej chwili w Polsce mamy ten duży problem, co jest długiem publicznym, a co nie jest, ale ten najszerzej rozumiany dług no, może wzrosnąć w perspektywie kilku dekad do 2050 roku do poziomu około 140% PKB. Jeżeli ani nie będziemy dokonywać reform, ani nie będziemy, na przykład polskie państwo nie będzie podnosić podatków. Natomiast ten scenariusz reform, w którym byśmy dopuścili więcej rynku i zmniejszyli udział państwa, bo też by prowadził poza szybszym wzrostem gospodarczym, by prowadził też do spadku długu publicznego Polski. Żeby było więcej rynku, a mniej państwa, to zasadniczo rozwiązanie jest proste. Trzeba prywatyzować, trzeba deregulować. My tutaj w Forum Obywatelskiego Rozwoju Instytutu Misesa wydaliśmy takie niedawno proste zmiany. Tu jest tylko kilka propozycji deregulacji. Jeżeli chodzi o całość, co można w Polsce zregulować, to te obszary są ogromne. Pod wieloma względami Polska wypada najgorzej spośród krajów Unii Europejskiej czy OECD. Na przykład pod względem liczby zawodów regulowanych jesteśmy w ścisłej czołówce, tak? Jeżeli chodzi o różnego rodzaju, jeżeli chodzi o na przykład udział państwa w sektorze bankowym, bo ponad, licząc poziomem aktywów, to ponad około połowy sektora bankowego jest kontrolowane przez państwo w Polsce, to jest Polska przed liderem w Unii Europejskiej. Więc tutaj pod względem naprawdę wielu, wielu czynników jest wiele do zrobienia. No, sektor bankowy jest taki znamienny, bo to też jest to miejsce, w którym duży udział państwa przekłada się na większe ryzyko kryzysów gospodarczych, a kryzysy gospodarcze, jak pokazuje doświadczenie, mają długotrwały i negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Dziękuję. Dobrze, teraz mamy czas na dyskusję. Tak jak mówiłem, najpierw ja będę na przemian zadawał ja pytania, potem będę oddawał głos publiczności. Tylko najpierw zapytam Łukasza Jasińskiego. Łukaszu, no, twoje wystąpienie miało charakter dosyć teoretyczny, a gdybyśmy mieli tak spojrzeć na nasze rodzime podwórko, na Polskę i poszukać jakichś optymistycznych akcentów w służbie zdrowia, to czy moglibyśmy znaleźć jakieś właśnie rozwiązania, czy prywatne rozwiązania, jak ta prywatna opieka właśnie funkcjonuje? Więc myślę, że jest kilka takich przykładów. Tak jeszcze kończąc na moim poprzednim wystąpieniu, zaczynając, odpowiadając na twoje pytanie, trzeba powiedzieć, że jaka jest różnica między rynkiem
rynkowym systemem, a publicznym, to taka jedna z głównych różnic to struktura finansowania dostępu do świadczeń. Rynek się nie opiera tylko na prywatnym ubezpieczeniu, więc to nie jest prywatne versus publiczne, tylko rynek ma wiele narzędzi finansowania i on to sobie racjonalnie za pomocą kalkulacji ekonomicznej, konkurencji dywersyfikuje. I możemy się pochwalić, no bo my nie mamy 100% wydatków publicznych w Polsce. Co kwartał bodajże Polska Izba Ubezpieczeń raportuje, że systematycznie rośnie liczba Polaków objętych prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Większość z nich to są ubezpieczenia zawierane przez pracodawcę, tak, grupowe ubezpieczenia pracownicze. I obecnie już ponad 4 miliony Polaków ma takie ubezpieczenie, więc kilkanaście procent populacji. No w kraju, gdzie jest powszechne ubezpieczenie, to jednak o czymś świadczy. Do tego trzeba jeszcze dołożyć, chociaż tu już nie ma takich szacunków dokładnych, tych Polaków, którzy posiadają też indywidualne czy pracownicze plany zdrowotne, ale zawierane przez sieci medyczne. To jest coś podobnego, sieci medyczne konkurują z ubezpieczycielami, konsument na tym korzysta, tylko nie ma dokładnych danych, nie mogę powiedzieć, że tam jest jeszcze, żeby uniknąć problem podwójnego liczenia, bo część osób ma i abonament medyczny i część ma prywatne ubezpieczenie, ale czy to będzie 1-2 miliony, to setki tysięcy Polaków na pewno tutaj się nie pomylę, więc to już jest kolejny plus. Co ciekawe, zdecydowaną większość wydatków prywatnych stanowią wydatki bezpośrednie w Polsce. Wydatki bezpośrednie, czyli nie wydatki na ubezpieczenia, nie wydatki na sieci medyczne, czyli czy nie jest to opieka przedpłacona, tak zwana, tylko są to wydatki bezpośrednie. U nas pyta się, jakie przykłady. Bardzo dobrze sobie radzi rynek stomatologii, o którym już mówiłem. 3/4 wydatków to są na stomatologię w Polsce to są wydatki prywatne. Mamy wiele prywatnych gabinetów, one konkurują między sobą, mamy różne instytucje, które dostarczają informacje o jakości tych usług, więc tutaj nie ma jakiegoś problemu tak zwanej asymetrii informacji. Ceny rosną wolniej niż mediana płac, więc no bo właśnie jest ta wrażliwość cenowa konsumenta, tak? I podwyższenie ceny jest zaproszeniem konkurencji. Jest jeden problem, bo liczbę lekarzy, tak, czy studentów na tym kierunku ustala Ministerstwo Zdrowia, bodajże tam w porozumieniu z ministrem edukacji, tak, więc tutaj nie ma rynku, więc jeżeli ktoś narzeka, że musi trochę dłużej czekać do lekarza, albo czego nie ma więcej gabinetów, no to nie dlatego, że nie mamy zdolnych ludzi, tylko dlatego, że no są takie regulacje, tak, to jest właśnie taka trochę dziwna sytuacja, że 3/4 wydatków to są prywatne, ale całość po stronie podaży, jeżeli chodzi o kształcenie, to dalej mamy publiczną, więc dlatego to będzie zgrzytało jeszcze. Ale nawet ta wypracowana część rynku pokazuje, jak sobie on efektywnie radzi. Mamy też mimo wszystko rosnący udział instytucji charytatywnych. Jest wiele zbiórek, wiele tych instytucji się rozrasta do coraz większych rozmiarów. Są sytuacje też, jak czasami systematycznie wpłacam, to widzę, że jest tam potrzebny jakiś 1-2-3 zł i szybko się to zapełnia, ten cel, tak jakieś chore dziecko i trzeba szybko znaleźć jakiś lek, żeby czy zakupić lek, czy gdzieś wysłać za granicę do leczenia, więc to są takie sukcesy i chodzi o to, żeby to po prostu jakby, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że tę stronę popytową mamy lepiej urynkowioną, musimy jeszcze zderegulować podaż, tak, część podażową, żeby weszło więcej tutaj prywatnych inicjatyw, instytucji, żeby one mogły, że tak powiem, produkować nam lekarzy, pielęgniarki, jakichś specjalistów, których my potrzebujemy, a rynek już odpowiednio będzie to alokował. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Żebyśmy mogli może pozostać przy tym temacie, to teraz moglibyśmy znaleźć może jedno pytanie z publiczności. Tam pan się zgłasza chyba? Ja akurat z częścią rzeczy się bym nie zgodził, bo problem polskiej medycyny to jest całkowita nieefektywność wydawania pieniędzy. W tej chwili około 50% w medycynie pochodzi z pieniędzy prywatnych, natomiast nikt nie prowadzi danych dotyczących marnotrawstwa w polskiej medycynie. Ostatnią pracą, którą ja się spotkałem, była opublikowana w 2016 roku w Pulsie Medycyny, to jest część medyczna Pulsu Biznesu, która szacowała tylko i wyłącznie medycynę defensywną na 25-50% wszystkich wydatków na medycynę. Medycyna, jak większość osób nie wie,
Medycyna defensywna są to pieniądze wydawane na procedury, których pacjent nie ma żadnej korzyści, a jedynym celem ich wykonania jest uniknięcie różnego rodzaju skarg, pozwów i roszczeń ze strony pacjentów. Natomiast wyczyny ministra Ziobry spowodowały to, że ta część rynku jakby znacznie wzrosła i prawdopodobnie przekracza nawet mocno niż 50%. Poza tym to nie jest jedyna przyczyna marnotrawstwa w Polsce. Mamy utrwalone bardzo negatywne, złe stereotypy, które gigantycznie podnoszą pieniądze. Także tutaj nie tylko kwestia przekazania. Ja mówię, jestem z zawodu lekarzem i mogę narzekać inne zachowania lekarzy i pacjentów, natomiast jest jeden problem, tu nie ma gospodarza. Mamy bardzo wiele systemów, zarówno państwowych, jak i systemów wielu płatników, gdzie członkowie rynku podejmują odpowiedzialność za to, co się dzieje, za co idą pieniądze. W Polsce my w zasadzie możemy powiedzieć o marnowaniu 30 do nawet 80% rzeczy na usługi zupełnie bezużyteczne, których nie ma kosztów. Jeśli my nie stworzymy mechanizmów opartych głównie na mechanizmach rynkowych, które będą racjonalizowały wydawalność pieniędzy, to nie będzie możliwości zrobienia czegokolwiek i w jakikolwiek wpłynięcia na poprawę jakości opieki dla pacjentów. Medycyna defensywna. Tak, dziękuję za to pytanie i za ten komentarz, tak? Medycyna defensywna jest elementem systemu. Pytanie, gdzie jest granica między medycyną defensywną a jej brakiem? No i tutaj chyba się jakby rozumiem, zgadzamy, że to lepiej delegować na rynek, bo rynek sobie lepiej jest w stanie z tym poradzić. Też mi się zawsze słowo medycyna defensywna przede wszystkim z USA kojarzy, bo tam też to ewoluowało, eskalowało do rozmiarów gigantycznych, ale tam po prostu jest to efektem tego, że jest po prostu przeregulowane szpitalnictwo, proces kształcenia lekarzy i oni w pewnym sensie nie mają wyboru, bo boją się konsekwencji, tak? Więc to oczywiście drenuje te zasoby, ale to też nie jest jedyny, to nie jest tak, że to, że takie zjawisko jest, to jest jakby, nie neguję tego, natomiast pytanie, jak się chcemy tego pozbyć? Przez publiczny system, raczej zgadzamy, że widzę, że po reakcji pana doktora, że to będzie ciężkie. Więc oczywiście ja nie twierdzę, że jakby struktura finansowania to jest jakby jeden problem, tak, bo ten publiczny system, on generalnie może działać lepiej jak publiczny system, tylko jest po prostu trudno go jakoś reformować, nawet wprowadzając jakieś potencjalne drobne zmiany nawet. Na przykład tutaj Marcin mówił, że mamy ten projekt wspólny właśnie 10 drobnych zmian, tak, czyli które mogą, czy małych zmian, tak, zawsze mi się to... Prostych zmian, właśnie, prostych, najlepiej prostych. Tak, jeszcze raz pokażę, każą reklamować, no to bardzo proszę, można zrobić zdjęcie. I tam mamy takie dwa postulaty, czy takie propozycje dotyczące opieki zdrowotnej, sprzedaż leków na receptę przez internet, żeby pomóc osobom, które mają z tym problem i bodajże, żeby wprowadzić jakąś względną odpłatność za oddawanie krwi, żeby po prostu podaż krwi się, już tak mówię, potocznie tak się zwiększyła, bo kraje, które to wprowadziły, po prostu mają mniejsze problemy. Więc można sobie założyć, są proste zmiany, nie są to jakieś rewolucyjne, ale może rzuciliśmy to w eter, i zobaczymy, jak to zostanie przyjęte, tak? Więc ja tylko to mówię w tym kontekście, że jak ciężko jest nawet z czymś drobnym, co nie rodzi jakichś kontrowersji, bo nie mówimy o jakiejś całkowitej prywatyzacji, tylko o prostych zmianach. No i to jest taki eksperyment, można to obserwować, zobaczyć, czy to, co się z tym stanie, tak? Więc jakby konkluzja jest taka, że jeśli z tego nic nie będzie, to widzimy jakiś, gdzieś to ginie, tak? Pytanie gdzie i dlaczego, ale to już jest... Dobrze, jeżeli wystarczy nam czasu, to jeszcze wrócimy do tego zagadnienia. Teraz na chwilę zmienimy temat, przejdźmy do tematu luki płacowej. Alicjo, nad tematem luki płacowej, dyskryminacji na rynku pracy pracujesz od wielu lat. W swojej pierwszej książce poruszałaś też temat tak zwanej instytucjonalnej lub indukowanej dyskryminacji. Czy mogłabyś przybliżyć, rozwinąć ten problem, na czym to by polegało, bo tutaj skupiałaś się raczej na takich, oddolnych, tak, na oddolnej dyskryminacji. Tak, proszę Państwa, faktycznie w 2017 roku napisałam książkę, która była pokłosiem mojej książki pracy doktorskiej, a książka nosiła tytuł Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy. Po latach kilku stwierdziłam, że termin dyskryminacja
instytucjonalna nie jest najbardziej szczęśliwym terminem i zamieniłam go na termin dyskryminacja indukowana. Chodzi natomiast o taką sytuację, gdy pracodawca ze względu na narzucane mu koszty zatrudnienia danego pracownika może zrezygnować albo niechętnie podchodzić do zatrudnienia kobiet. Miałam tutaj na myśli, analizowałam sytuację naszego państwa, czyli Polski. Spoglądałam na nie tylko na konstytucję, ale przede wszystkim na kodeks pracy i przepisy, które dotyczą w szczególności kobiet w okresie macierzyństwa i związane są z późniejszym wychowywaniem potomstwa, kwestia długości urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, później rodzicielskiego, też ewentualnych dni dodatkowych, które są związane z absencją pracownicy ze względu na wychowywanie potomstwa i tym podobne. Po prostu uznałam, że powinniśmy postrzegać pewne regulacje właśnie w kontekście dodatkowych kosztów obciążających pracodawcę i nie dziwić się temu, że pracodawca może nie chcieć zatrudniać młodej kobiety. Bo proszę Państwa, przedsiębiorczość to nie jest instytucja charytatywna i każdy przedsiębiorca patrzy na to, żeby maksymalizować zysk i oczywiście w jak najwyższym stopniu odpowiadać na preferencje konsumentów, bo tylko wtedy może ten zysk maksymalizować. Ale to jest czysta kalkulacja, rachunek zysków i strat, czyli zatrudniamy najtańszy czynnik produkcji. Jeżeli tym najtańszym czynnikiem produkcji nie może być kobieta, czy młoda kobieta ze względu na to, że na pracodawcę są nakładane dodatkowe koszty zatrudnienia, to niezatrudnienie tej kobiety jest wynikiem tylko czystej kalkulacji ekonomicznej, a nie dyskryminacji ze względu na po prostu widzimisię danego przedsiębiorcy. I faktycznie zwróciłam uwagę przede wszystkim na to, że taką kwestię tych dodatkowych przepisów powinniśmy traktować jako osobny rodzaj dyskryminacji, który moim zdaniem współcześnie jest jednym z najbardziej kluczowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę odpowiedź. Czy w temacie dyskryminacji luki płacowej mamy pytania z publiczności? U góry pan się zgłasza? Otóż... Pani doktor, po pierwsze zadajmy sobie pytanie. Istnieje botanika, czyli nauka o roślinach i istnieje teoria werembulasu, która uczy jak rąbać las. Otóż nauką jest to, co się mówi o roślinach, natomiast rąbanie drzewa to jest raczej techniczny przedmiot, a nie nauka. Otóż nauka nie może zajmować się pytaniem, jak zmniejszać różnice między mężczyznami? Odpowiedź na pytania, dlaczego są te różnice, ewentualnie, jeżeli komuś na tym zależy. Natomiast jeżeli ktoś pisze, co państwo powinno zrobić, żeby zmniejszyć tę lukę, to to już nie jest nauka. To jest teoria werembulasu i pytanie brzmi, dlaczego tę lukę zmniejszać? Na przykład, czy nie warto by zmniejszyć luki między zarobkami szachistów mężczyzn i szachistek kobiet? Mistrzowie szachów, mężczyźni, zarabiają około 50 do 100 razy więcej niż mistrzynie kobiet. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej zgodzę się z tą opinią, tak, że w nauce powinniśmy się koncentrować na kwestiach i na sądach pozytywnych, czyli to, co powiedziałam na początku mojego wystąpienia, czyli że analizując czynniki, czy międzypłacową lukę płacową, możemy odpowiedzieć na pytanie, albo starać się odpowiedzieć na pytanie, co decyduje o różnicach płacowych. Natomiast To, co słusznie pan zwrócił uwagę, kwestie normatywne, to znaczy, czy my w ogóle powinniśmy podejmować ten temat, co powinniśmy robić, czy co należy robić, żeby likwidować lukę płacową, to jest temat wykraczający, czy może wykraczać poza dyskurs naukowy. Natomiast w kontekście międzypłciowej luki płacowej często pojawiają się takie dywagacje ze względu na okres, jaki mamy, czyli na względu na czas i rok, w którym przyznano Nagrodę Nobla pani Claudii Goldin, odniosłam się pokrótce do jej propozycji jako remediów, które są proponowane. Jednak dziękuję bardzo za tą uwagę, jak najbardziej się z nią zgadzam. Dobrze, to możemy przejść do naszego trzeciego tematu, jakim są
reformy wolnorynkowe. Marcin, skupiałeś się na demografii, też na innych wątkach. Jednym z istotnych tematów też w debacie na temat rozwoju gospodarczego, na temat reform wolnorynkowych i tej dyskusji pomiędzy właśnie rozwiązaniami wolnorynkowymi a interwencjonistycznymi, no, jest temat energii i zrównoważonego rozwoju. Właśnie w obecnych czasach coraz częściej się przytacza właśnie różne argumenty za tym, żeby przeprowadzać pewne reformy na rzecz zielonej energii. No, jak sądzisz, jakie właśnie kroki powinno się czynić w tym obszarze, żeby Polska mogła się lepiej rozwijać? Jeżeli mówimy o energetyce, no to jest ten sam problem, co w innych obszarach. Mamy za dużo państw. W Polsce to widać chociażby po strukturze właścicielskiej i mamy cztery duże podmioty kontrolowane przez państwo, które mają podzielony przez siebie rynek. Mamy Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy, ale nawet te zatwierdzone taryfy to one nie działają w tej chwili, bo działają zamrożone ceny, które są o połowę niższe niż te wynikające z taryf, a za wszystko państwo dopłaci w tym roku w podatkach, z naszych podatków dopłaci około 60 miliardów złotych. No, na przyszły rok nie mamy dalej planowane, usłyszeliśmy kilka dni temu, że w przyszłym roku się opodatkuje Orlen, żeby móc dalej utrzymywać zaniżone ceny energii. Więc to ogólnie na pewno nie jest rozwiązanie, tak? To nie jest jednym z, jeżeli ceny energii rosną, tak samo jak ceny energii jakichkolwiek innych dóbr, to z jednej strony to tworzy na normalnie funkcjonującym rynku dla dostawców bodziec do tego, żeby zwiększać siły produkcyjne, a dla odbiorców bodziec do tego, żeby oszczędzać. No, w tym przypadku, gdy mamy te ceny zamrożone, ani dla dostawców, którzy i tak ze względów w dużej mierze właścicielskich jakoś nie byli zainteresowani zwiększaniem potencjału, ani dla odbiorców tych bodźców żadnych nie ma. Zresztą nawet tak jakby spojrzeć z takiej nawet bardziej lewicowej strony, co zrobić na przykład z cenami energii, z rosnącymi rachunkami za prąd, tak? No to z takiej lewicowej strony, no to najlepszym rozwiązaniem by było dać po prostu pieniądze jakiejś tam części najuboższych gospodarstw domowych, ale też, żeby te najuboższe gospodarstwa domowe, tak jak wszystkie inne, widziały rosnące rachunki, żeby miały bodziec do zmniejszania zużycia, ale nie utrzymywać zamrożone ceny dla wszystkich. Więc tutaj jest taki podstawowy scenariusz. No, jeżeli chodzi o zieloną energię, no mamy, wydaje się, że z tych samych odnawialnych źródeł energii, czyli z energii z wiatraków i z fotowoltaiki, no nie jesteśmy w stanie zbudować na tym trwałej podstawy systemu, ale można zastąpić elektrownie węglowe atomem. Tylko no tutaj też jest kwestia tego, żeby to było budowane przez prywatnych inwestorów. No, może być i to nie jest w warunkach, gdy mamy rynki kapitałowe służące do zbierania kapitału, to nie jest inwestycja tak wielka, że może się nią zajmować tylko państwo. Równie dobrze może to zrobić inwestor prywatny. Ale też, no żeby inwestor prywatny był zainteresowany czymś takim, no potrzebujemy systemu prawnego, który będzie stabilny, a nie zmieniał się co kilka miesięcy na przykład. I to zarówno jeżeli chodzi o jakby regulacje sektorowe, jak i ogólne regulacje podatkowe, tak, które też potrafią się zmieniać z dnia na dzień. W zeszłym roku mieliśmy w ciągu roku trzy sposoby na przykład obliczania zaliczek na podatek dochodowy. No to w takich warunkach, przy takiej niestabilności przepisów, no trudno zachęcić inwestorów do długoterminowych inwestycji. No i to też jest jedna z głównych, wydaje mi się, przyczyn tego, że mamy tak niskie inwestycje w Polsce. Po prostu w niestabilnym otoczeniu prawnym
trudno się angażować na dłuższy okres, tak? Ludzie są mniej chętni, żeby się angażować na dłuższy okres. Dziękuję za tę odpowiedź. Teraz mamy czas na pytanie z publiczności na temat wolnorynkowych reform, których potrzebowałaby Polska. Widzę, że tam pan u góry się zgłasza. Dzień dobry. Ja chciałem zauważyć, że ceny energii elektrycznej, które są regulowane w Polsce, one nie są zaniżane, ponieważ wchodząc na towarową giełdę energii, zobaczymy, że te ceny są niższe niż to, co oferuje rząd w cenie regulowanej przez prezesa URE, czyli 795 zł. Te ceny były zawsze sztucznie zawyżane i to jest tak jakby, cytując prezesa Janusza Korwina-Mikkego, socjalizm dzielnie walczy z problemami, które sam stworzył. Najpierw ceny zostały sztucznie zawyżone, a następnie zostały wyregulowane do ceny 795 zł, a teraz 693 przez państwo, gdzie na towarowej giełdzie energii średnia cena 1 MWh to około 400 zł w tym momencie. Więc to nie jest tak, że tutaj coś rząd musi z tym zrobić, po prostu należy tą energię elektryczną uwolnić, a to, czym powinien zająć się rząd polski, to przygotowanie sieci dystrybucji energii do tego, abyśmy mogli w właściwy sposób produkować energię elektryczną z fotowoltaiki, wiatraków oraz elektrowni wodnych. Elektrownie wodne to tylko 3% całej produkcji prądu w naszym kraju i w żaden sposób to nie jest rozwijane, podobnie jak energetyka wiatrowa. Nie, znaczy tutaj się zgadzam ogólnie, że jak najbardziej trzeba uwolnić rynek energii elektrycznej, to jest... Bez dwóch zdań, tak? No mamy problem, że mamy państwowe molochy, nieefektywne państwowe molochy. Rynek jest, do tego regulacyjnie też są duże ograniczenia dla prywatnych inwestorów. Tu pan wspomniał o wiatrakach, no to też mamy całą historię z ograniczeniami dla stawiania wiatraków. Teraz mamy zresztą i kolejny, mieliśmy ostatnio jej etap, co też w Sejmie się pojawiła nowelizacja, ale która też no, jest dość dziwnie skonstruowana. Potrzebujemy prywatnego produkowania energii elektrycznej na wolnym, konkurencyjnym rynku, jak najbardziej zgoda. Dobrze, to mamy jeszcze chyba dwie minutki, to możemy jeszcze sobie pozwolić może na jedno pytanie z publiczności do wybranego prelegenta. Mikołaju, widzę, że tam pan u góry już się zgłasza, wcześniej też się zgłaszał. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie do badania luki płacowej. Czy w momencie, gdy badamy czynniki objaśniane, to czy jak patrzymy na doświadczenie, czyli lata pracy w zawodzie powiedzmy, czy w tym wypadku jest to liczone faktycznie jako pracę w zawodzie, czy brane są pod uwagę chociażby urlopy macierzyńskie, wychowawcze, czy nie wiem, dla poratowania zdrowia w przypadku nauczycieli i tak dalej, bo w wielu branżach jest tak, że faktycznie co z tego, że trzy osoby pracują po 4 lata w firmie, jak jedna po drodze urodziła 2 dzieci. Dziękuję. Staram się bardzo krótko odpowiedzieć. Lata doświadczenia zazwyczaj są liczone z wykluczeniem wszelkich urlopów, włącznie z macierzyńskimi i wychowawczymi. Tak najczęściej badacze szacują lata doświadczenia. Bardzo dziękuję za pytanie. Dobrze, to dziękujemy wszystkim naszym panelistom za odpowiedzi, dziękujemy za pytania z publiczności.